Seweryn Lipoński, witam Państwa po krótkiej przerwie. O komunikacji miejskiej będziemy dzisiaj rozmawiać, bo miasto walczy o odzyskanie pasażerów tramwajów i autobusów. Dziś zresztą Katarzynki, czyli święto m.in. wszystkich kolejarzy i tramwajarzy, ale komunikacja miejska w Poznaniu akurat nie ma łatwego czasu. W epidemii spadła liczba pasażerów, ci co dalej jeżdżą muszą się liczyć z różnymi remontami, objazdami, pozmienianymi trasami, a do tego wszystko drożeje. I prezydent Jacek Jaśkowiak nie wykluczał ostatnio nawet cięć w rozkładzie. O tych wszystkich wyzwaniach porozmawiam z dyrektorem Zarządu Transportu Miejskiego, Janem Gosiewskim, który jest dzisiaj naszym gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie dyrektorze, dobry wieczór państwu. Panie dyrektorze, powinienem chyba zacząć od życzeń z okazji Katarzynek, które akurat są dzisiaj. Zdaje się, że pan również do tramwajarzy się zalicza, prawda? Jeździ pan, ma pan dalej uprawnienia, żeby jeździć tramwajem? Tak, oczywiście miałem tą okazję, aby zrobić uprawnienia do prowadzenia tramwajów. Nadal ten dokument jest ważny, chociaż niestety brakuje czasu, żeby częściej skorzystać z tej możliwości. Ostatnio bardzo rzadko zdarza mi się prowadzić tramwaj, głównie w ramach pewnego rodzaju linii turystycznych czy wynajmów. A kiedy ostatnio pan jeździł? Ostatnio miałem okazję prowadzić tramwaj właśnie przy wynajętym przejeździe, wycieczka przedszkolna wiosną tego roku, także stosunkowo niedawno. Natomiast no niestety mamy jesień i nie tylko aura jest nie najlepsza, również te okoliczności kolejnych zwiększeń zarażeń, tak, cały czas trwającej epidemii nie sprzyjają odbudowywaniu tego potencjału, którym jako komunikacja miejska w Poznaniu dysponujemy i no nie są to, tak jak pan redaktor zauważył, łatwe czasy dla transportu publicznego. No lepiej, że rzadko ma pan okazję niż wcale, żeby jeździć tramwajem. Natomiast pasażerowie na pewno zastanawiają się ostatnio, jak często będą jeździć tramwaje w przyszłym roku. Zrobiło się dosyć głośno o zapowiedzi prezydenta Jacka Jaśkowiaka, który na naszej właśnie antenie mówił, że miasto rozważa cięcia w komunikacji miejskiej, w rozkładzie komunikacji miejskiej, ale gdy przejrzałem budżet miasta, to okazało się, że tam w zasadzie takiej wzmianki nie ma. Projekt budżetu miasta na przyszły rok. To jak to jest, panie dyrektorze? Wy zakładacie, że cięć nie będzie, czy jednak gdzieś cały czas dopuszczacie taką możliwość? Sytuacja jest dość skomplikowana. Myślę, że tutaj nie będę wchodził w szczegóły dotyczące przyczyn, dla których ten budżet, czy projekt budżetu, o którym mówimy, jest dość trudny, jeżeli chodzi o kwestie przychodów i umykających w pewnym sensie źródeł, z których pochodzą środki zasilające budżet miasta Poznania, przy jednoczesnym wzroście kosztów wielu obszarów funkcjonowania. O tym to można konstrukcję tego napisać, budżetu ale może zakłada... na tym rozkładzie się skupmy. Dokładnie. Dlatego przechodzę do rozkładów, czyli tego, co najbardziej naszych pasażerów interesuje. Konstrukcja budżetu zakłada przygotowanie przez Zarząd Transportu Miejskiego planu pracy przewozowej. Ten plan pracy przewozowej uwzględnia nasze oczekiwania co do ilości linii, częstotliwości, kursowania, tras, również ewentualnych zamknięć związanych z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi czy remontowymi. I do tej pracy przewozowej odpowiednio przygotowywana jest wartość, jaką miasto w ramach posiadanego budżetu jest gotowe, czy też którą kwota, którą po prostu te koszty można pokryć. Problem polega na tym, że na tyle, na ile na dzień dzisiejszy te nasze założenia spotykają się, to w sytuacji nieprawdopodobnie szybko rosnących kosztów, przede wszystkim energii elektrycznej, ale również innych składników, które przekładają się na koszt pracy, powstaje uzasadniona obawa, czy te planowane w budżecie środki po prostu wystarczą na sfinansowanie zakładanej pracy przewozowej. I tutaj to sformułowanie o rozważaniu cięcia rozkładów myślę, że jest trochę niewłaściwie rozumiane, bo to nie jest kwestia rozważania czy jakiegoś planu zakładanego cięcia. To raczej jest pewnego rodzaju obawa, czy w przyszłym roku wystarczy środków na opłacenie planowanej pracy przewozowej. Jeżeli będzie problem z finansowaniem tej pracy, to wówczas będą dwie możliwości. Myślę, że to dotyczy de facto każdego budżetu i każdego wydatku, który w pewnym momencie przestaje się, że tak powiem, kolokwialnie spinać. Albo poszukiwanie innych źródeł finansowania, albo poszukiwanie oszczędności i zmniejszenia tego wydatku. Także niestety ten splot trudnych okoliczności, czyli pandemii, której nikt nie planował,
i jednocześnie na wyjściu z pandemii pewnego rodzaju systemowych zmian finansowania samorządu terytorialnego powoduje, że ciężko jest przewidzieć, jak wobec najwyższej od wielu, wielu lat inflacji, przede wszystkim zwyżek kosztów energii, będzie się to kształtowało. Wy tych pieniędzy na przewozy zaplanowaliście i tak więcej, bo ta kwota wzrosła z zeszłorocznych 385 milionów do 435, jeśli dobrze pamiętam, w przyszłym roku, planowanych na przyszły rok. Więc jak rozumiem, dorzuciliście te 50 milionów, ale obawiacie się, że to może mimo wszystko nie wystarczyć. Tak, na tą wyższą kwotę składa się nieznacznie większa praca przewozowa w stosunku do tej wartości z ubiegłego roku. Tutaj jest to związane z pewnymi już przesądzonymi drobnymi korektami przebiegów linii, z również planowanymi zmianami, jak choćby dokończenie wiosną przyszłego roku budowy trasy tramwajowej na Naramowice i wydłużenie linii tam kursującej, dokładnie. Również w ramach tej kwoty już przewidziane są pewne wartości, które na dzień dzisiejszy w oczywisty sposób wiadomo, że powinny być przewidywane jako wyższe, chociażby skutki już przeprowadzonych regulacji płacowych. To oczywiście przekłada się na koszt również każdego kilometra pracy przewozowej w trakcji tramwajowej czy autobusowej. Natomiast prognozy czy sygnały, nasze obserwacje, które tutaj prowadzimy, jeżeli chodzi właśnie o kwestie związane z rosnącymi kosztami, pozwalają mieć, czy nakazują wręcz mieć takie obawy i oznacza to, że możliwe jest po prostu to, że staniemy przed trudnymi decyzjami, jeżeli nie będzie z czego tej pracy finansować. Mówi pan o trudnych decyzjach, to od razu zapytam, czy w grę wchodzą też na przykład kolejne podwyżki cen biletów? Na dzień dzisiejszy nie prowadzimy takich analiz. Te zmiany taryfy były przeprowadzone, jak pamiętamy, jeszcze przed rozpoczęciem się, przed zaistnieniem pandemii. Była szeroka dyskusja po kilku latach, kiedy tych cen nie zmieniano, zostały one podniesione i w tym momencie ciężko sobie wyobrazić, żeby taka kolejna dyskusja mogła mieć miejsce. Natomiast powiem tak, wszyscy funkcjonujemy, czy to w sferze prywatnej, czy zawodowej, w różnego rodzaju relacjach ekonomicznych i widzimy, jak dosłownie z dnia na dzień rosną ceny towarów, usług, praktycznie wszystkiego, za co przychodzi nam płacić. Także tak jak mówię, na dzień dzisiejszy jakichkolwiek rozmów odnośnie zmiany taryfy nie prowadzimy, nie są prowadzone takie analizy. Natomiast jeżeli ta sytuacja będzie trwała nie jeden rok, tylko dłużej, a trudno przewidywać, jak długo i jak głęboki będzie kryzys, który według wielu ekspertów dopiero się rozpoczyna, również nie można wykluczać, że wobec rosnących kosztów, wobec wysokiej inflacji również będzie konieczność dokonywania korekt w tym zakresie. Zostawmy już te cyferki, panie dyrektorze, bo myślę, że naszych pasażerów, naszych widzów, pasażerów waszych akurat bardziej interesuje to, jak się jeździ po Poznaniu. No a jak się jeździ, to widzimy na co dzień. Dużo remontów, dużo objazdów, pozmieniane trasy. Pytanie, czy w ten sposób, w tej sytuacji jesteście w stanie odzyskać zaufanie tych pasażerów, których straciliście w czasie epidemii? Ja myślę, panie redaktorze, że tutaj nie straciliśmy zaufania pasażerów. Po prostu pasażerowie w wielu przypadkach stracili potrzebę wykonywania podróży. Jestem przekonany, że wraz z powrotem tych potrzeb wrócą także do korzystania z transportu publicznego. Co do samych inwestycji, w oczywisty sposób poprawiamy jakość transportu publicznego we wszystkich miejscach, gdzie te prace się kończą. Widać zarówno poprawę stanu infrastruktury, jak i poprawę standardu, w tym samym bezpieczeństwa, wygody naszych pasażerów. Także w tym obszarze jestem przekonany, że dokończenie tych prac przyczyni się do poprawy tych warunków i również do przekonania, być może jeszcze dotąd nieprzekonanych osób, że komunikacja miejska ma odpowiedni standard i śmiało można z niej korzystać, przemieszczając się po mieście czy po aglomeracji poznańskiej. Kłopot tylko natomiast w tym, faktycznie, że w paru miejscach do tego końca jeszcze jest daleko dosyć, panie dyrektorze, bo i Rondo Rataje rozkopane i Święty Marcin już w tej chwili nie na jednym, tylko nawet na dwóch odcinkach. W zasadzie tramwaje w niektórych miejscach, na niektórych trasach nie jeżdżą po prostu, więc pytanie, czy to nie utrudnia sprawy i właśnie nie podkopuje tego zaufania pasażerów do komunikacji miejskiej.
Można powiedzieć w ten sposób. To natężenie prac jest wprost wynikiem struktury funkcjonowania dofinansowań unijnych. Mamy okres 7-letni programowania, w którym na początku trwają starania wszystkich jednostek samorządu, wszystkich jednostek sektora finansów publicznych o pozyskanie źródeł finansowania, a potem następuje moment, w którym te inwestycje muszą zostać zrealizowane, żeby w odpowiednich terminach można je było rozliczyć. Stąd taka kumulacja jest pewnego rodzaju wynikiem czynników zewnętrznych. Natomiast warto pamiętać o tym, że staramy się te inwestycje jak najlepiej koordynować. Zawdzięczamy bardzo wiele wykonawcom, którzy czynią wiele starań, żeby również prowadzić te prace jak najsprawniej i oddawać je etapami przed planowanymi czy wprost przewidzianymi w swoich kontraktach terminami. Tutaj chociażby warto zauważyć trasę tramwajową na Naramowice, która już częściowo w pewnym zakresie, w obszarze oczywiście komunikacji tramwajowej, funkcjonuje. Chociaż również na razie w bardzo skromnym zakresie, prac, bo to są w zasadzie dwa czy trzy przystanki, jeśli dobrze pamiętam. Do Lechickiej tylko tramwaj dojeżdża. Tak, oczywiście. Natomiast to pokazuje pewien kierunek, że nie czekamy z całością inwestycji na jej takie pełne zakończenie, tylko wszędzie tam, gdzie już tylko można, uruchamiamy komunikację. Również przywołał pan tutaj kolejne inwestycje. Także i w tym zakresie, jak tylko będzie taka możliwość, żeby przywracać ruch tramwajowy, nawet jeszcze być może w niepełnym zakresie obsługi pasażerskiej, chociażby tak jak miało to miejsce stosunkowo niedawno w rejonie Rynku Jeżyckiego. Tam jeszcze nadal trwają prace w zakresie przystanków wiedeńskich, natomiast ich zaawansowanie pozwoliło już na to, aby chociaż jeszcze same przystanki nie są gotowe, to już tramwaje wróciły na swoje stałe trasy na odcinek pomiędzy Mostem Teatralnym a Rynkiem Jeżyckim na ulicy Dąbrowskiego. Także mamy to na uwadze, żeby te działania prowadzić jak najsprawniej i ewentualne niedogodności, które niestety zdajemy sobie z tego sprawę, przy każdych pracach remontowych, inwestycyjnych występują, ale żeby je jak najbardziej tutaj ograniczać, żeby minimalizować ich skutki. To jeszcze na koniec zapytam, panie dyrektorze, czy trasę na Naramowice dalej będziecie tak otwierać po przystanku wraz z postępem kolejnych prac? Taki jest plan? Trudno mi powiedzieć, czy będzie taka możliwość, natomiast z całą pewnością, jeżeli będzie możliwy przejazd tramwaju... W tych odcinkach, które były otwarte do tej pory, więc zakładam, że nic tutaj nie będzie stało na przeszkodzie. Znaczy, tutaj warto pamiętać o tym, że na tej trasie ona jest przewidziana docelowo do obsługi tramwajem dwukierunkowym, z uwagi na to, że na jej końcówce, na przystanku Błażeja, nie będzie klasycznej pętli, będzie właśnie taka końcówka ślepa. I w ramach projektu od początku była przewidziana możliwość takiego w pewnym sensie awaryjnego czy technicznego zakończenia kursu na wysokości przystanku Włodarska. Stąd też w momencie, kiedy ten odcinek powstał, taka możliwość uruchomienia się pojawiła. Ten dodatkowy przystanek, który został otwarty, w tym momencie ruch jest prowadzony po jednym torze. Czy będzie to możliwe w tym samym sposobie zarządzania ruchem dalej na północ? Trudno dzisiaj przesądzać. Natomiast warto pamiętać o tym, że te prace idą bardzo sprawnie. Już wyłania się kształt docelowy tej trasy na północ od również budowanego i już dość mocno widocznego dwupoziomowego węzła drogowego na skrzyżowaniu ulic Lechickiej i Naramowickiej. Także jestem przekonany, że już niebawem pełną trasą nasi pasażerowie będą mogli pojechać do samego końca na Naramowice, czyli na Błażeja. Będziemy pilnować, czy tak rzeczywiście będzie. Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego Jan Gosiewski był dzisiaj naszym gościem. Panie dyrektorze, dziękuję za rozmowę. Również dziękuję. Wszystkiego dobrego. Państwu dziękuję za uwagę. Proszę oczywiście zostać z nami. Do zobaczenia.